33 km w linii prostej, kilkanaście godzin pływania, woda o temperaturze od 16 do 18 stopni Celsjusza, wysokie fale, nieprzewidywalne prądy i duży tłok, bo dziennie przepływa tam około 500 statków. Takie wyzwanie stoi przed siódemką młodych pływaków z Tarnowskich Gór. Pośród nich jest jedna kobieta. W sztafecie chcą przepłynąć kanał La Manche. A dziś Fatimie Jarlińskiej opowiedzieli o swoich przygotowaniach. To wyzwanie pływackie, do którego, jak mówią sami sportowcy, przygotowują się całe życie. Wielogodzinne treningi, każdego dnia w różnorodnych, nierzadko skrajnych warunkach, eksploatacja organizmu w sposób adaptujący do trudów, które mogą napotkać płynąc w sztafecie przez kanał La Manche. Próbę pokonania kilkudziesięciu kilometrów w około 16-stopniowej wodzie już za kilka dni podejmą nastolatkowie z MKS Park Wodny w Tarnowskich Górach. Codziennie wstajemy o 5 rano na trening, 5:50 albo na basenie teraz, albo na jeziorze od 3 tygodni trenujemy. No i potem po południu albo trening w wodzie drugi, no albo jedziemy do sztolni, na wylot sztolni i tam morsujemy, żeby przygotować się do zimnej temperatury wody. Główną motywacją to był sam rozmiar tego osiągnięcia, że jakby się udało, to można by to było sobie gdzieś zapamiętać. To są wspomnienia, to są momenty, których po prostu się nigdy nie zapomni. Jest to ważny moment w karierze, nigdy nie miałem okazji zrobić czegoś tak wielkiego, także mam nadzieję, że będę mieć okazję popłynąć, chociaż nikomu nie życzę źle. Jestem aktualnie mistrzem świata w pływaniu lodowym i w trakcie mojej kariery miałem do czynienia mniej lub więcej z pływaniem lodowym, więc temperatura nie jest dla mnie aż tak straszna, lecz bardziej się obawiam tych fal, które mogą się pojawić, ponieważ jeszcze nie mieliśmy okazji pływać na takich akwenach, gdzie są tak wielkie fale. Pływaliśmy na jeziorach w Polsce oraz przy wybrzeżu Polski na Morzu Północnym. Przygotowujemy się do przepłynięcia kanału La Manche od 4 lat. Wszelkie działania, które podejmujemy, to właśnie działania, które mają na celu przygotować ich do wzięcia w tym niezwykle trudnym przedsięwzięciu udziału. Zawodnicy, którzy będą startowali w tej sztafecie, to najlepsi pływacy, których w przeciągu ostatnich 4 lat mogliśmy przygotować, a jednocześnie to też zawodnicy doświadczeni, medaliści imprez zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Każdy z zawodników spędzi w wodzie średnio godzinę. Zgodnie z założeniami każdy z nich w pierwszej rundzie sztafety ma przepłynąć średnio od 4 do 8 kilometrów, w zależności od tego, na co pozwolą warunki.